Otwieram posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stwierdzam, że komisja dysponuje kworum. W porządku dzisiejszego posiedzenia mamy zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, druk nr 369. Czy do porządku dziennego są jakieś uwagi? Uwag nie słyszę, a zatem stwierdzam, że komisja zaakceptowała przedstawiony porządek obrad. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiciela wnioskodawców, pana profesora posła Włodzimierza Bernackiego. Bardzo serdecznie witam pana profesora Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego, kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz panie i panów posłów. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, pana posła profesora Włodzimierza Bernackiego. Bardzo proszę o przedstawienie kandydatury. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za zaproszenie, za umożliwienie zaprezentowania sylwetki kandydata pana profesora Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pan profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan doktor habilitowany Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski urodził się 4 lipca 1958 roku w Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1982 roku z wyróżnieniem. Jest wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczynając w nim pracę po studiach i zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta oraz docenta. W 2010 roku na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej wyróżnionej przez Radę Wydziału uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, zaś od 2012 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Jędrzejewski jest specjalistą z zakresu prawa karnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i filozofii odpowiedzialności karnej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, promotorem stu kilkudziesięciu prac magisterskich, a także promotorem i recenzentem prac doktorskich. Pan profesor Jędrzejewski był stypendystą Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Brzegowskim, stypendystą Fundacji imieniem Friedricha Eberta. Odbywał staż naukowy na Uniwersytecie w Kolonii oraz Uniwersytetu w Osnabrück i w Tübingen. Był uczestnikiem wielu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. W latach 2010-2012 był rzecznikiem dyscyplinarnym nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, gdzie pełnił funkcję dziekana. Został wpisany w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej złotym medalem za długoletnią służbę. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan profesor Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję panu profesorowi, przedstawicielowi wnioskodawców. Otwieram dyskusję. Pragnę przypomnieć, że pytania należy kierować do kandydata albo do przedstawiciela wnioskodawców. Pragnę przypomnieć, że istotnym w tej sprawie kryterium stosownie do artykułu 194 Konstytucji jest wyróżniająca wiedza prawnicza. Myślę, że ta okoliczność
winna uzasadniać ewentualne pytania do kandydata. Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie profesorze. Jedna refleksja natury ogólnej. No, chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiejsze posiedzenie komisji i wygaśnięcie mandatu pana sędziego Mirosława Granata, pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora, otwierało możliwość, ażeby rozwiązać ten dosyć istotny spór, który dzieli tutaj parlament i społeczeństwo polskie od grudnia ubiegłego roku. Nikt państwu prawo obecnej większości parlamentarnej nie zabrania i zgłoszenia kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Jako opozycja Platforma Obywatelska szanuje to prawo i tego prawa nie neguje i nie będzie negować. Natomiast dzisiejsze posiedzenie komisji, a późniejszy wybór dawał możliwość tego, by ponownie dokonać tego nieskutecznego wyboru, który został dokonany w grudniu ubiegłego roku, by znaleźć takie rozwiązanie, by Trybunał Konstytucyjny mógł wkrótce działać w pełnym składzie. Naszym zdaniem państwo tej szansy nie wykorzystaliście, natomiast absolutnie nie jest to sformułowane do pana profesora, ponieważ to jest uwaga do wnioskodawców. Państwo wybraliście drogę, która spowoduje, że ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie niestety dalej trwał i kompromisu jak nie było, tak nie będzie. Mam pytanie, nie ośmieliłbym się pytać pana profesora w zakresie spraw merytorycznych z dyscypliny naukowej, którą pan profesor reprezentuje, dlatego że zarówno obrona pracy doktorskiej, jak i później stopień doktora habilitowanego, te kwalifikacje w tym zakresie niewątpliwie potwierdza, a w dodatku wniosek, który był złożony o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, przeszedł na Radzie Wydziału tak zdecydowaną większością głosów, że nie ma chyba wątpliwości co do, w tym zakresie co do kwalifikacji. Natomiast mam kilka pytań bardzo krótkich, związanych z ewentualną pracą w Trybunale Konstytucyjnym, z orzekaniem i z pojmowaniem podstawowych wartości konstytucyjnych, dlatego że pan profesor jest specjalistą prawa karnego, natomiast niewątpliwie będzie musiał zmierzyć się, jeżeli dostanie pozytywną rekomendację oraz zostanie wybrany przez Wysoką Izbę, z problemami przede wszystkim natury konstytucyjnej. Po pierwsze, chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy pana zdaniem zasada trójpodziału władzy, która została zapisana w naszej konstytucji, pozwala władzy wykonawczej, czyli prezesowi Rady Ministrów, na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie do pana profesora. Jeżeli pan profesor będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to według jakiej ustawy, dokładnie chciałbym wiedzieć, będzie pan profesor chciał procedować? Chodzi mi w szczególności o ocenę tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Trybunale Konstytucyjnym, a więc stwierdzenie niekonstytucyjności w całości tak zwanej noweli naprawczej, czyli drugiej ustawy nowelizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Wyrok w tej sprawie zapadł 9 marca tego roku. I trzecie, ostatnie pytanie do pana profesora. Jak pan profesor rozumie pojęcie niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności władzy sądowniczej właśnie w kontekście podstawowej zasady ustrojowej związanej z tym, o czym mówi nasza konstytucja, czyli z zasadą trójpodziału władzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze, proszę o udzielenie odpowiedzi. Przepraszam, tylko przybliżę mikrofon do
żeby było wyraźnie słychać. Pierwsze pytanie, które pan mi zadał, dotyczyło kwestii, czy prezes Rady Ministrów powinien opublikować wyrok, nazwijmy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Proszę pana, jeżeli prezes Rady Ministrów nie publikuje takiego wyroku, załóżmy, tak? To ja się w tej kwestii na razie nie będę wypowiadał. Jeżeli pan uważa, że to jest delikt konstytucyjny albo że premier złamał przepisy prawa, to proszę uruchomić odpowiednie procedury odpowiedzialnościowe. Może macie państwo tutaj trzy możliwości. Uruchomienie odpowiedzialności politycznej, parlamentarnej. W tym przypadku oczywiście jest to niemożliwe, bo trzeba byłoby zgłosić konstruktywne wotum nieufności. Po drugie, możecie uruchomić procedurę odpowiedzialności konstytucyjnej. To też jest odpowiedzialność. I po trzecie, możecie oczywiście uruchamiać także procedury karne. Jeżeli tu oczywiście jakiś przepis prawa karnego został naruszony, czy wypełniony jego znamiona. I tyle mogę panu odpowiedzieć w kwestii, czy tak zwany wyrok powinien być publikowany, czy nie publikowany i jaka jest odpowiedzialność premiera ewentualnie za nieopublikowanie takiego wyroku. Natomiast z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że przy tym trójpodziale władzy prezes Trybunału Konstytucyjnego za swoje czyny w ogóle nie odpowiada. W żadnym wymiarze. Nie wiem, czy dobrze pan zrozumiał moją odpowiedź. Ja nie chcę się wzdawać w pór polityczny. Jeżeli zostanę sędzią Trybunału, zapoznam się oczywiście bardzo dokładnie z materiałem, bo ja nie jestem tutaj, nie będę hipokrytą, nie będę twierdził, że bardzo dokładnie wszystko przeczytałem. Bo ostatnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego są bardzo obszerne. Uzasadnienia niezwykle obszerne również, bo to ostatnie 200 stron prawie. Trudno jest przebrnąć przez ten gąszcz różnych orzeczeń, prawda, o niezgodności, o zgodności, o tym, że nie jest niezgodny i tak dalej, różnych wyroków interpretacyjnych, zakresowych i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o drugie pytanie, nie wiem, czy dobrze może mi pan poseł przypomnieć. Oczywiście, panie profesorze, według jakiej ustawy jakie przepisy proceduralne? Więc panu powiem tak, nie wiem na razie, jeżeli będę orzekał, przypatrzę się sprawie i zdecyduję. I o moim orzecznictwie pan zobaczy, na co ja się tam zdecyduję. Bo są kwestie bardzo sporne i pan dobrze o tym wie tak samo jak ja, tak? Jest artykuł 197 Konstytucji, jest ten tak zwany pełny skład w stanie konieczności przez prezesa Trybunału ustanowiony, to wzbudza bardzo duże wątpliwości. Proszę pamiętać, że w trójpodziale władzy żadna władza nie może zyskiwać nad innymi ponad miarę. Oczywiście, co to znaczy ponad miarę? To ustalają pewnie też naukowcy, czy tam w swoich pracach naukowych. Natomiast mam czasami wrażenie, choć nie chcę tego akurat tutaj tak autorytatywnie wyrażać, że pewna władza uzurpuje sobie niekiedy kompetencje, które do niej na pewno nie należą. Na przykład postanowienie zabezpieczające. Może mi pan poseł powiedzieć, co to jest? Bardzo chętnie, tylko myślę, że pan przewodniczący nie dopuści odpowiedzi przeze mnie na pytania, bo chętnie wdałbym się w polemikę, ale to pytania, ja jestem kandydatem do Trybunału. A, niezawisłość. Jeśli chodzi o niezawisłość, to niezawisły jest przede wszystkim sędzia, tak? Ja nie mówię, sąd jest niezależny, sędzia jest niezawisły, oczywiście on jest niezawisły w zakresie orzekania od wpływów zewnętrznych, ale na co ja bym zwrócił uwagę, sędzia powinien być niezawisły także od wpływów wewnątrz organu sądowego, a z tą niezawisłością akurat w tym przypadku nie jest najlepiej. Pan poseł wie, jak jest postępowaniem dyscyplinarnym, w jaki sposób można usunąć sędziego Trybunału z urzędu. To jest postępowanie dyscyplinarne, bardzo proste i następnie jest orzeczenie zgromadzenia ogólnego, chyba zwykłą większością głosów nawet, prawda? Doprowadzające do pozbawienia mandatu sędziego. Może w takim wymiarze to wystarczy, w takim razie, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. No, nie usłyszałem tych odpowiedzi konkretnych, ale oczywiście szanuję
prawo pana profesora do takiej odpowiedzi. Natomiast najważniejsze, usłyszałem, że pan profesor jeszcze nie przebrnął przez 200-stronicowe uzasadnienie wyroku, co mnie bardzo cieszy niewątpliwie, że pan profesor wspomniał o wyroku z 9 marca. No dobrze, ale bardzo dziękuję. Proszę mnie nie łapać za słówka. Wiemy, o co chodzi. Pan wie, o co chodzi. Do ja zadania wiem, pytania chodzi. Zgłosili się posłowie. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz, pani marszałek Barbara Dolniak, pan poseł Święcicki, pan poseł Arkadiusz Myrcha i pan poseł Robert Kropiwnicki. W związku z tym wedle tej kolejności będę udzielał głosu. Bardzo proszę o zadanie pytania panią poseł Gasiuk-Pichowicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo także panu posłowi, że przywołał treść trzystopniowego naszego porozumienia przedstawionego przez Nowoczesną, które dawało realną szansę wyjścia ze sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ale proszę się skoncentrować na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia. Dzisiejsze spotkanie da nam odpowiedź, czy kończymy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, korzystamy z tej szansy, która leży dzisiejsze na stole. Dzisiejsze posiedzenie da odpowiedź, czy kandydat spełnia kryteria oczekiwane dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego i tego się proszę trzymać. Tak. Czy Prawo i Sprawiedliwość chce zakończyć działalność Trybunału Konstytucyjnego? Wybór nowego sędziego wyrzuci to porozumienie do kosza. Nie chcemy uczestniczyć w teatrze politycznym. Nie odmawiamy państwu prawa opiniowania. Pani poseł, proszę o pytanie. Dobrze. Proszę o pytanie, bo na razie to pytania nie słyszę. Jedno zdanie wstępu. Panie przewodniczący, była możliwość wyrażenia przez pana posła Budkę jednego zdania ogólnego. Bardzo proszę o równe traktowanie posłów, którzy znajdują się w tym momencie na sali. Więc jeszcze raz powtórzę. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce reżyserować teatr polityczny, to my mówimy sprawdzam. I dzisiejszy dzień właśnie jest takim dniem, kiedy chcemy sprawdzić, czy to, co państwo proponują, to jest granie na czas, czy realna możliwość wyjścia ze sporu i czy państwo ją odrzucą. Jeżeli chodzi o pytania do sędziego Trybunału Konstytucyjnego, kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, to chciałabym zastosować taką formułę, że chciałabym zadać pytanie, a następnie móc usłyszeć odpowiedź, bo jakby od odpowiedzi będzie zależała treść następnego pytania. Po pierwsze, czy brał pan udział w podejmowaniu przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uchwały z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie obrony ładu konstytucyjnego oraz troski o szacunek dla konstytucji? Jeżeli tak, jeżeli brał pan udział i głosował, to bardzo proszę powiedzieć, czy głosował pan za, czy przeciwko i dlaczego zdecydował się pan głosować w taki, a nie w inny sposób? Pani poseł, przykro mi to powiedzieć, ale nie brałem udziału akurat w Radzie. Dlaczego? Próbowałem po prostu. Tak się złożyło. Natomiast swoje zdanie niekiedy wyrażałem na Radzie Wydziału. Także, ale proszę pamiętać, że uchwała Rady Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego nie została podjęta jakąś olbrzymią większością głosów. Ja nie pamiętam w tej chwili, jak to się układało, ale to mniej więcej chyba 60 do 40. Może mnie przepraszam, bo oczywiście nie pamiętam. A jaki jest pana stosunek do tej uchwały, do treści merytorycznej tej przeczytałem, pewnie bym głosował przeciw. Czy pana zdaniem podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu 8 kadencji uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm 7 kadencji wywołało jakiekolwiek skutki prawne? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Szanowna pani poseł, ja mam na temat tych uchwał swoje zdanie. Bardzo proszę, chcielibyśmy się z nim zapoznać. Jednak te pytania zmierzają w kierunku nadania mi pewnej opcji politycznej, zdecydowanej. Ja jestem zmuszony do uchylenia się. Nie, to jest pytanie merytoryczne. Ja mogę tylko, proszę panią, powiedzieć tak. Sędziów Trybunału wybiera Sejm. To jest całkowicie samodzielna decyzja Sejmu. Jasne? Dobrze, ale uchwały... Jeżeli Sejm zmienił, nawet jeśli one są wadliwe, ale jest wybór nowych sędziów, to Trybunał nie może tego kwestionować. Musi to przyjąć do wiadomości. I nie może być takiej sytuacji, żeby trzech sędziów przyjęto, było przyjęto do, jakby do urzędowania, dostają pieniądze, a nie są skierowani do Rzeka. Bardzo ja panią poseł, przepraszam, ale pierwsza zasadnicza uwaga. Pytania winny dotyczyć tego, co jest istotą dzisiejszego posiedzenia, a więc zaopiniowanie, czy kandydat posiada wyróżniającą wiedzę prawniczą. Dokładnie, to są pytanie kandydata na tematy bieżącej polityki nie, to jest godzi w apolityczność
przyszłego sędziego. Nie. Sędzia i kandydat na sędziego nie powinien ujawniać swoich poglądów politycznych. To go dyskwalifikuje. Z tego też względu uważam za niedopuszczalne pytania dotyczące bieżącej polityki. Nie chciałbym, aby posłowie upolityczniali Trybunał Konstytucyjny tak, jak robili to wcześniej. Ale gorąco o to proszę. Proszę, ażeby pytania zmierzały do wykazania bądź też braku wyróżniającej wiedzy prawniczej. I proszę, żeby do tego zmierzały pytania w oderwaniu od bieżącej polityki. Dobrze. Odpowiedzi dotyczące bieżącej polityki w moim przekonaniu będą upolitycznieniem i nie powinny mieć miejsca dziś tutaj na tej sali. Dobrze. Wyróżniająca wiedza prawnicza, jak rozumiem, właśnie jest sprawdzana poprzez zadawanie pytań prawniczych. Ja nie pytam o opinię polityczną, pytam o skutki prawne uchwał stwierdzających brak mocy prawnej uchwał podjętych przez Sejm VII kadencji. To nie jest absolutnie pytanie polityczne, jest to pytanie merytoryczne. Nie zgadzam się z panem przewodniczącym, że są to pytania polityczne. Są to pytania absolutnie merytoryczne. Uzyskałam odpowiedź w odniesieniu do uchwał o wyborze sędziów przez Sejm VIII kadencji dokonanych w grudniu 2015 roku. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy pana zdaniem podjęcie przez większość parlamentarną Sejmu VIII kadencji uchwał mających na celu pozbawienie mocy prawnej, nie dotyczących wyboru sędziów, pozbawienie mocy prawnej wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm VII kadencji wywołało jakiekolwiek skutki prawne, nie polityczne, panie przewodniczący. Proszę o odpowiedź na pytanie o skutki prawne takich uchwał. Czy pani poseł ma jeszcze dalsze pytania? Tak, oczywiście. To proszę je zadawać. Dobrze, to bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Proszę zadawać pytania. Ale no ja chcę uzyskać odpowiedzi. Panie profesorze, z uwagi na to, że pytań będzie wiele, niektóre będą się ze sobą pokrywać, proponuję, ażeby na tej sali wybrzmiały pytania, na które pan profesor później odpowie. Wniosek formalny. Dobrze. Pan poseł Janusz Sanocki. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, szanowni koledzy z Nowoczesnej próbują jakby uzyskać tutaj rozstrzygnięcie sporu prawnego i politycznego, który jest skomplikowany, który dzieli opinię. Jest, oczywiście, że jest, bo ja na przykład jako poseł niezrzeszony mam całkiem inne zdanie niż pan, panie pośle i pani Kamila. I mam prawo, ale nie, no, proszę państwa, w ten sposób my tutaj, no proszę wybaczyć, moim zdaniem są to pytania jednak niemerytoryczne z powodów takiego, że one zmierzają. Absolutnie merytoryczne. Ale ja proszę pozwolić mi, proszę mi nie przerywać. Pozwolić panu posłowi Sanockiemu na dokończenie. Mój wniosek. Ja proszę o niezadawanie czy o uchylanie tych pytań, bo one nie zmierzają do sprawdzenia wiedzy pana kandydata, tylko do rozstrzygnięcia, do jakby postawienia go w sytuacji, w której on się musi opowiedzieć, po której stronie tego sporu, skomplikowanego sporu prawniczego i politycznego. I moim zdaniem te pytania po prostu są pytaniami niemerytorycznymi. Dlatego ja proszę o uchylanie. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ja bym chciała zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. Mianowicie, jeżeli dojdzie do pozytywnego zaopiniowania, a potem wybrania pana profesora na stanowisko sędziego Trybunału, to być może przyjdzie mu zmierzyć się z tym problemem w zakresie wyrokowania. W związku z powyższym jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną zadawanie mu teraz w tym zakresie pytań, a potem ewentualne zarzuty, że on już w tym zakresie się wypowiedział, jest stronniczy. I panie przewodniczący, ja jakby wnoszę o to, że pan przewodniczący nie dopuszczał tych pytań i wzywam i apeluję do pana profesora, żeby na te pytania nie odpowiadał, bowiem z wielkim zadowoleniem i satysfakcją przyjmujemy fakt, że nikt nie kwestionuje pana ogromnych osiągnięć zawodowych, natomiast odnoszę takie wrażenie, że będzie próba naciągnięcia pana na wyrażenie swojego stanowiska politycznego, co stanie się przedmiotem ataku na pana nie tylko teraz, ale potem być może wniosków o wyłączenie pana w zakresie orzekania, bo pan już w tym zakresie zajął stanowisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym pan poseł Marek Ast, proszę. Ja chciałbym poprzeć wniosek pana przewodniczącego i doprecyzować, abyśmy przyjęli taki tryb procedowania, jak zwykle przyjmujemy. Najpierw posłowie zgłaszają pytania, następnie kandydat na te pytania odpowiada. No i przede wszystkim no, prosiłbym, żeby uniknąć tutaj sytuacji, no, do której przed momentem doszło, jakby przesłuchania kandydata przez posła, bo nie taki cel jest dzisiejszego posiedzenia komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę z kolejnym pytaniem. Zgłasza się. Wniosek formalny. Wniosek formalny pani poseł Barbara Dolniak. Panie przewodniczący, panie profesorze, proszę państwa, osoba, która kandyduje na stanowisko sędziego, winna mieć wiedzę nie tylko w kwestii przepisów materialnych, ale również przepisów proceduralnych. W związku z czym pan profesor, kandydując na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, również w tym zakresie musi mieć wiedzę. Jakiej odpowiedzi udzieli pan profesor, to już jest decyzja pana profesora. Natomiast wydając opinię przez komisję odnośnie kandydata, posłowie muszą mieć pełny obraz wiedzy pana profesora, również w zakresie instytucji, czyli Trybunału Konstytucyjnego, do którego, w skład którego pan profesor kandyduje. Dlatego też posłowie mają prawo, nie, to nie jest kwestia poglądów politycznych czy jakichkolwiek, to jest kwestia stanowiska prawnego, a to są zupełnie różne kwestie. My pytamy o stanowisko prawne, ale a nie o stanowisko polityczne. Nie. Nie w konkretnej Panie sprawie. Panie przewodniczący, pytamy o stanowisko w kwestiach ogólnych, proceduralnych, jak pan profesor oceni sytuację X lub Y, która w przyszłości może się pojawić lub nie musi. Niemniej jednak chcemy mieć wiedzę o, chcemy mieć informacje o szerokim spektrum wiedzy pana profesora w dziedzinie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli pan profesor uzna, że w określony sposób powinien odpowiedzieć, to to uczyni. To jest akurat prawo pana profesora odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski formalne? Nie. Wobec tego proszę Dobrze. O zadanie pytania pana posła. Nie, ja jeszcze mam pytania, przecież wyraźnie odpowiedziałam. To proszę zadawać pytania. Dobrze, więc chciałabym jeszcze zadać szereg pytań dotyczących kwestii fundamentalnych dla funkcjonowania praworządności w Polsce. Czy pana zdaniem prezydent Rzeczpospolitej ma prawo odmówić przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego mimo wyraźnych wskazań wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 roku? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy pana zdaniem prezes Rady Ministrów powinna umożliwić ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, wydanego w sprawie K47/15? Także proszę o uzasadnienie odpowiedzi. Czy pana zdaniem brak ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie K47/15 wypełnia znamiona czynu zabronionego? Także proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi. Czy pana zdaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadłe po dniu 9 marca 2016 roku powinny być niezwłocznie ogłaszane w organie urzędowym, w którym akt normatywny, do którego odnosi się orzeczenie, był ogłoszony? Też będę prosiła o uzasadnienie odpowiedzi. Kolejne pytanie. Czy pana zdaniem brak ogłoszenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zapadłych po dniu 9 marca 2016 roku będzie wypełniać znamiona czynu zabronionego? Także proszę o uzasadnienie odpowiedzi. Kolejne pytanie. Udziału ilu sędziów TK wymaga obecnie pana zdaniem orzekanie w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego? Kolejne pytanie. Czy pana zdaniem, gdyby uchwalona została uchwała o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, która ustawa o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, która weszłaby w życie bez okresu vacatio legis, to czy taka ustawa korzystałaby z domniemania konstytucyjności i Trybunał Konstytucyjny nie miałby możliwości zbadania jej zgodności z konstytucją? Także proszę o uzasadnienie. Czy jest pan zwolennikiem wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży? Bardzo proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
Czy pana zdaniem kobieta nie ma prawa lub ma prawo domagać się przerywania ciąży, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla jej zdrowia? Pani poseł, a jaki to jest związek z zaopiniowaniem kandydata? Może pani wskazać? Radziłbym skoncentrować się na tym, co jest istotą dzisiejszego posiedzenia, bo w ten sposób możemy zadawać pytania przez cały miesiąc. Non stop i jeszcze pewnie czasu braknie. Panie przewodniczący, jeszcze braknie czasu. Szereg organizacji pozarządowych stoi na stanowisku, że należy przeprowadzać jak najbardziej otwarte i publiczne przesłuchania kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, no, chodzi o wyróżniającą wiedzę prawniczą, a nie po oglądy na temat ściśle określonych spraw. Proszę mnie przerywać. Czy mogę dokończyć jedno zdanie? Naprawdę, proszę mnie przerywać. Odpowiadam na pytanie. Stoi na stanowisku, że te wysłuchania powinny mieć charakter jak najbardziej publiczny, szeroki, właśnie po to, aby wiedzieć, jakiego kandydata wybieramy, jakie ma poglądy. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że w Stanach Zjednoczonych kandydat na sędziego nie ma prawa ujawniać poglądów na sprawy, bo to go dyskwalifikuje. Właśnie po to, absolutnie nie, w mojej ocenie absolutnie nie, jest to też ocena poparta przez szereg organizacji pozarządowych, którym zależy na jak najbardziej transparentnym procesie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne pytanie. Jak ocenia pan możliwość wprowadzenia współpłacenia przez obywateli za określone świadczenia medyczne w świetle brzmienia artykułu 68 ustęp 2 Konstytucji RP? Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. I jeszcze chciałabym pytanie dotyczące kodeksu postępowania karnego. Jak ocenia pan zmiany kodeksu postępowania karnego wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2016 roku, które mają na celu odejście od modelu procesu kontradyktoryjnego na rzecz modelu zachowującego nadrzędność prawdy materialnej i proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę w kwestii formalnej? Nie, dobrze, uwzględnię w kolejności. Proszę pani poseł Barbara Dolniak, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry panie profesorze. Ja mam pytania w pierwszej kolejności dotyczące zasady vacatio legis. Czy pan profesor uważa, jakie jest zdanie pana profesora na temat tej zasady i uchwalania ustaw, które tej zasady zostają pozbawione, to znaczy nie obejmują tego okresu, które chociażby panu jako przyszłemu potencjalnemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego pozwalałyby w tym okresie między ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw, a jej wejściem w życie, zbadanie konstytucyjności ustawy. A jeżeli ustawodawca takiego okresu, takiego vacatio legis nie przewidział, jak pan profesor rozumie artykuł 190 Konstytucji, zgodnie 195, przepraszam, Konstytucji, ustęp pierwszy, ja go odczytam, a mianowicie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu. O to sformułowanie w szczególności mi chodzi, w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. To pierwsza kwestia. Natomiast mam również pytanie w związku z kwestią badania konstytucyjności. Czy odkładanie w czasie zbadania zgodności ustawy z konstytucją i przesuwania to w procesie badania konstytucyjności, czy rozpoznawania skarg, czy pytań prawnych kierowanych przez sądy, nie wywołuje u pana profesora obawy, że Trybunał Konstytucyjny będzie badał inne, nie badając wcześniej uchwalonej ustawy o organizacji Trybunału i trybie postępowania przed Trybunałem, będzie orzekał na podstawie ustawy, która z czasem okaże się niekonstytucyjna. Czy w ocenie pana profesora niesie to ze sobą ryzyko, niebezpieczeństwo orzekania na podstawie niekonstytucyjnej ustawy nie tylko w kwestii badania zgodności ustaw z konstytucją, ale także w przypadku badania, rozpoznawania skarg konstytucyjnych
wnoszonych przez obywateli, no i jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie pytań prawnych, które do Trybunału Konstytucyjnego kierują sądy i na podstawie odpowiedzi wydają orzeczenia już w indywidualnych sprawach dotyczących poszczególnych obywateli, które mogą mieć szeroki zakres. Spowoduje to w takiej sytuacji, że w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy, na podstawie której orzeka Trybunał. Ale proszę o pytanie, ja a nie wywody. Pytanie. Bo ja pytań jest jeszcze wiele. Będzie pani miała czas zaprezentować swoje stanowisko w wystąpieniu sejmowym, natomiast teraz proszę o wywody, o pytanie proszę. Momencik, to jest moje pytanie, a uściślam je dlatego, żeby nie było wątpliwości, o jaką kwestię w tej dziedzinie mi chodzi. Ale jeżeli pan przewodniczący uważa, że to pytanie zostało podane w wystarczającym zakresie, przejdę do następnych pytań. Jak pan profesor traktuje kwestię zdania odrębnego, które zgłosić można od wyroku, co oznacza, że tylko w tym przypadku, jeżeli sędzia wyraża zdanie odrębne, jest ono skuteczne. Mam również pytanie, ponieważ podniósł pan profesor, i to pytanie pojawiło się w związku z odpowiedzią pana profesora, o niezawisłości sędziowskiej. Nie bardzo rozumiem wypowiedź pana profesora dotyczącą niezawisłości sędziów i niezawisłości sądu, czy niezależności, bez względu na to, w stosunku do którego podmiotu ujmiemy, to co pan profesor różnicuje, bo sędzia to sąd. W związku z tym mam tutaj pytanie, jak należy ocenić tą, jak pan profesor ocenia tą kwestię i dlaczego różnicuje podmiot nazwany sędzią od podmiotu nazwanym sąd, gdy w gruncie rzeczy chodzi o niezawisłość sądu, o niezależność sądu w wydawanej decyzji, bo sąd to sędziowie. I mam jeszcze jedno pytanie, czy w sytuacji, gdyby, a w zasadzie nie jeszcze jedno, gdy w sytuacji, gdyby Trybunał Konstytucyjny nie badał kwestii konstytucyjności ustawy dotyczącej Trybunału w trybie przed rozpoznawaniem innych spraw, czy nie doszłoby do naruszenia artykułu 188 Konstytucji. Mam również pytanie, jak pan profesor ocenia artykuł 2 ustęp 1 ustawy z 20 lipca 2000 o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. A artykuł 3 mówi o ogłaszaniu niezwłocznym. Co według pana profesora oznaczają te zwroty? Podobnie jak pan profesor rozumie jeżeli kwestie wyroków Trybunału, jeżeli chodzi o artykuł 190, a więc powszechność i ostateczność. Mam jeszcze ostatnie pytanie dotyczące, to również pan profesor użył zwrotu, uzurpuje władzę. Co oznacza według pana profesora ten zwrot i na czym miałaby polegać według pana profesora uzurpacja władzy przez określoną władzę, czy to władzę sądowniczą, wykonawczą, czy ustawodawczą w stosunku do innej władzy. Mam również jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Czy pan profesor zna przepisy, a jeżeli tak, to bardzo proszę o ich wskazanie, oczywiście nie artykułu, ale gdzie, które pozwalają władzy wykonawczej na ocenę czynności procesowych podejmowanych przez sędziów i tu będzie bez znaczenia, czy to są sędziowie sądów powszechnych, czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko w tej kwestii niezależności sądów i niezawisłości sędziów, to są sformułowania artykułu 178 Konstytucji, który w tym przepisie stanowi o niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i pragnę podkreślić, że właśnie tych sformułowań
konstytucyjnych użył pan profesor. Bardzo proszę, pan poseł Marcin Święcicki. Wniosek formalny. Proszę bardzo. Zapewnienia możliwości wypełnienia zapisu z artykułu 194 Konstytucji, aby móc sprawdzić, czy kandydat wyróżnia się wiedzą prawniczą, ja bym chciała zadać pytanie, czy pan profesor zapisuje te pytania, bo wydaje mi się, że bez możliwości zapisywania tych pytań nie ma możliwości odpowiedzi precyzyjnej na te pytania. No myślę, że pytanie jest nie na miejscu. Bardzo proszę, pan poseł Marcin Święcicki. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, ja chciałem się całkowicie oderwać od bieżących spraw krajowych. Zwróciło moją uwagę w życiorysie kandydata jego doświadczenie zagraniczne, staże na licznych uniwersytetach zagranicznych, udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych i w związku z tym zgodnie z apelem pana przewodniczącego chciałem zadać pytanie dotyczące wiedzy prawniczej naszego kandydata dzisiejszego. Czy spotkał się pan z tym, że w jakimś kraju orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są przez władzę wykonawczą publikowane, dlatego że mają takie czy inne jakieś defekty czy coś i w związku z tym władza wykonawcza nie publikuje tych orzeczeń. Jak wiedza prawnicza w tych krajach, w których pan jeździł, o tym traktuje? Jakie są uzasadnienia prawników, jeśli takie precedensy, jeśli takie przypadki istniały? Czy zna pan chociaż jeden taki przypadek, że władza wykonawcza odmówiła publikacji orzeczenia Trybunału? W jakim kraju to było? Co na ten temat mówiła wiedza prawnicza i koledzy profesorowie prawa? Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania. Zgłasza się pan poseł Arkadiusz Myrcha. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie profesorze, żałuję, że na razie unika pan udzielania odpowiedzi, ale rozumiem, że nie chce się pan stawiać troszkę w niekomfortowej sytuacji. Niemniej jednak komisja i przesłuchanie podczas komisji służy temu, żeby właśnie poznać, jakie stanowiska w kluczowych dla funkcjonowania państwa sprawach ma kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który jest jednak no, fundamentalnym dla funkcjonowania demokratycznego kraju instytucją. Natomiast pozwolę sobie zadać 4 pytania. One nie będą miały żadnych konotacji politycznych. Będą stanowiły tylko o prawie, bo o takich... Słucham? Nie wnikam. Proszę bardzo. Próbując odwołać się do apelu pana przewodniczącego, a mianowicie, żeby weryfikować wiedzę prawniczą, natomiast ciężko nam weryfikować o tyle, że jest pan profesorem karnistą, więc nie będziemy też zadawać przecież pytań o orzecznictwo Sądu Najwyższego z tego zakresu, no bo nie temu to przesłuchanie ma służyć. Natomiast chciałbym zadać podstawowe pytanie. To jest takie pytanie, które pewnie mogłoby paść nawet na egzaminie z prawa konstytucyjnego dla studenta pierwszego roku, a mianowicie proszę wskazać podstawy prawne funkcjonowania obecne, podstawy prawne funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi mi o przepisy Konstytucji i o ustawę. To jest jedna rzecz. Czy istnieje podstawa prawna w ogóle, co do zasady, czy istnieje podstawa prawna, aby odmówić publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Trzecia rzecz. Czy w pana opinii Sejm, co do zasady, może uchwałą odwołać wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego? I czwarte pytanie. Czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać bezpośrednio w oparciu o przepisy Konstytucji? Dziękuję. Dobrze. Formalnym zgłasza się pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, ja zgłaszam taki wniosek, że po odpowiedzi tutaj stosownej ze strony kandydata wnoszę o to, żebyśmy przeszli do głosowania, bowiem po pierwsze nie widzę dalszych pytań, a druga sprawa jest taka, że te pytania cały czas krążą wokół jednego tematu. Państwo chcecie za wszelką cenę zmusić pana profesora do tego, żeby ocenił bieżący spór polityczny, który w Polsce jakby toczy się od kilku miesięcy. Państwo nie
bierzecie pod uwagę w ogóle tego faktu, że panu profesorowi być może przyjdzie wypowiadać się w tym zakresie, bo jeszcze nie wiemy, jakie tutaj będą rozstrzygnięcia i co trafi pod obrady Trybunału i pan profesor będzie musiał tutaj jakby wyrazić swoje stanowisko. Natomiast, szanowni państwo, nie próbujcie zmusić pana profesora do tego, czego jesteśmy wszyscy uczestnikami ze strony obecnie urzędującego prezesa Trybunału, który po prostu jakby, no co jest dla mnie jako dla prawnika rzeczą, bym powiedziała, niepojętą, chodził i chodzi po środkach masowego przekazu i po prostu prezentuje swoje stanowisko w wielu sprawach, również w zakresie wyrokowania, które ma odbyć się następnego dnia czy w kolejnym okresie. Naprawdę nie te, jakby, jeżeli cały czas ze strony opozycji pojawia się zarzut związany z tym, że tutaj dochodzi do pewnych działań o charakterze politycznym, to naprawdę pozwólmy profesorowi, kandydatowi na to stanowisko, aby po prostu no, jakby mógł zachowywać się tak, jak powinien zachowywać się kandydat na sędziego, a potem sędzia i po prostu w ogóle nie wyrażać swojego stanowiska po pierwsze w zakresie bieżącej polityki, a po drugie w zakresie tego, co może być przedmiotem orzekania i rozstrzygania przez niego przez najbliższe 9 lat. Bardzo głos chciał zabrać przedstawiciel wnioskodawców. Proszę bardzo, pan poseł profesor. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, no jest mi nad wyraz głupio, to mówię zupełnie uczciwie. Mówię to jako profesor tytularny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówię to jako przedstawiciel środowiska naukowego Polski. Przepraszam pana profesora za ten sposób traktowania przez moich kolegów posłów, polityków, którzy starając się sprawdzić pana wiedzę prawną, stawiają siebie ponad Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed tą Radą Wydziału pan stanął i ta Rada Wydziału zadecydowała o nadaniu panu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, to ten uniwersytet i ten wydział zatrudnił pana na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa. Podzielam pogląd pani przewodniczącej Małgorzaty Wasserman. Zajmowanie przez pana stanowiska w bardzo konkretnych, w bardzo określonych kwestiach będzie jednoznacznie zostanie wykorzystane w przyszłości. Oburza mnie zadawanie pytania profesorowi, które zadaje się studentom na pierwszym roku, w pierwszym semestrze studiów prawniczych z zakresu prawa konstytucyjnego. Szanowni państwo, część posłów zasiadających w tym parlamencie ukończyła studia w różnych dziedzinach i w różnych dyscyplinach. Z różnym skutkiem ci ludzie przebywający w tym parlamencie, z różnym skutkiem i na różnym poziomie te studia ukończyli. Ja jako profesor nigdy, ale to nigdy nie starałem się oceniać przydatności i zdolności merytorycznej jakiegokolwiek posła, ponieważ dzierży mandat Rzeczypospolitej. Ale jednocześnie odczuwam niesamowity dyskomfort z powodu tej właśnie sytuacji, kiedy państwo przepytują człowieka, który ma potwierdzoną niejako wiedzę w zakresie prawa. Te pytania, panie profesorze, proszę nie przeszkadzać przedstawicielowi wnioskodawców. Proszę bardzo, panie profesorze Bernacki, proszę bardzo. Nie, ja, szanowni państwo, ja będę słuchał przede wszystkim tutaj pana przewodniczącego, natomiast nie mam tak naprawdę wedle porządku posiedzenia komisji, nie ma sensu wsłuchiwać się w te, powiedziałbym, uszczypliwości, które kierowane są z państwa strony. Szanowni państwo, ten tryb procedowania komisji powinien polegać na tym, jak przedstawił to pan przewodniczący. Natomiast... Panie pośle, nie udzieliłem panu głosu. Proszę przestrzegać elementarnych zasad postępowania przed komisją. Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Jeśli... Ja zakończę swoją wypowiedź jednym prostym stwierdzeniem. Szanowni państwo, wszystko jest kwestią smaku.
Dziękuję bardzo. Proszę formalne. Do pytania zgłosiła się pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Wniosek proszę formalny, panie. Panie przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, wniosek formalny. O wystąpieniu pani poseł. Chcę powiedzieć, że również podobnie jak pan profesor Bernacki jestem bardzo niemile, ale nawet nie jestem niemile, bo właściwie zaskoczona, bo nie jestem, bo 3 razy byłam kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało mniejszość i spotykałam się z podobnym traktowaniem i jest to jakby rozumiem, że opozycja jak nie ma pomysłów, to musi postawić pod ścianą i politycznie zastrzelić kandydata. Natomiast panie tutaj obie, nie powiem jak pan Kukiz nazwał, ale to jakby troszkę odpowiada i zgadza się ze sposobem odpytywania i przesłuchiwania pana kandydata, dlatego że podstawową trzeba, niech pani zajrzy do konstytucji, jeśli pani kończyła prawo, niech raz pani chociaż zajrzy przed wystąpieniem swoim, gdziekolwiek i niech pani zobaczy, że jedynym kryterium, jakie jest, to jest kryterium wyróżniające się wiedzy prawniczej. Jakie pani ma kompetencje do oceny wyróżniającej się wiedzy prawniczej? Pani przedstawia tylko i wyłącznie kazusy światopoglądowe i polityczne. I pani myśli, że pani osobę, która zajmowała się cały czas nauką i że pani podstawi pod ścianę, a drugi z kolegów powie, o, wyrok, wyrok, widzisz, wyrok. Po prostu jest to śmieszne, kompromitujecie się. Ja znam pana profesora Jędrzejskiego 35 lat z Wydziału Prawa. Nigdy nie włączał się w sprawy polityczne, nigdy. Zawsze miał fantastyczne wykłady, wiem, że studenci bardzo lubili. Dzięki temu między innymi na wydziale, który niestety jest w przeważającej większości dzisiaj, tak bym powiedziała, ma przekonania platformiane, lewicowe. Proszę mimo nie krzyczeć, to został spokojnie. Wybrany, mimo to został wybrany na dyrektora instytutu, co świadczy bardzo dobrze o nim, bo to znaczy, że on potrafił wszystkie środowiska pogodzić. I chcę też powiedzieć paniom, że jeśli pani mówi, że pani kończyła prawo, ja to nie wierzę osobiście, ale proszę zajrzeć do konstytucji i proszę artykuł 53 ustęp 7 sobie przeczytać, który mówi, że nikt nie może być przez organy władzy publicznej upoważniony czy zobowiązany do przedstawiania swego światopoglądu, poglądów i tak dalej. My reprezentujemy tu władzę publiczną. Pani nie ma prawa swoich frustracji lewackich tutaj wylewać na pana kandydata z naszej strony. Co jest, panie przewodniczący? Proszę reagować, to jest jakaś karczemna awantura. Krzyki. Panie poseł, nie udzieliłem pani głosu. Ale to jest karczemna awantura. To się nadaje na obrządy Komisji Etyki. Żeby pan przewodniczący nie udzielał się głosu i ucinał dyskusje, które mają tylko i wyłącznie charakter polityczny i światopoglądowy. Co pan chce też powiedzieć, gdzie jest przyjęcie różnego rodzaju organizacje pozarządowe, organizacje które zawsze i zwykle zabierały głos przesłuchiwaniu kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, nigdy nie miały odbywania prawa, nigdy nie miały prawa organizacje pozarządowe do odpytywania kandydatów, ponieważ zawsze było to nadużycie ich strony i nadużycie ze strony przewodniczącego. Tak jest, ja staram się tutaj jednak dojść do głosu, żeby myszka agresorka kończyć wypowiedź. Proszę bardzo, do pytania. Żeby już kończę zgłosiło się jeszcze chciałam złożyć tylko, panie przewodniczący, chciałam to prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie usquam ad mortem defecatum. Proszę zajrzeć do słownika. Do zadania pytania zgłosiło się jeszcze wniosek formalny, panie przewodniczący. Proszę mnie przerywać wtedy, kiedy przewodniczący zabiera głos. Wniosek udzielę panu pani głosu. Dokończę wypowiedź swoją. Dobrze. Bardzo chciałabym się odnieść. Do głosu zapisało się jeszcze 2 posłów. Proponuję, aby listę pytających zamknąć z tego względu, że jak widać pytania też i powtarzają się. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja uznała, żeby listę zamknąć.
Pani poseł z wnioskiem formalnym? Tak, z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałabym zwrócić uwagę na to, że to, co się tutaj działo, to była karczemna awantura. Gdzie jest godność? Gdzie jest przyzwoitość, która powinna cechować Sejm Rzeczpospolitej? To, co daje mi prawo do zadawania pytań, to absolutnie nie moja wiedza prawnicza. Tu mogłaby być nauczycielka polskiego, mógłby być lekarz, ale jest upoważniony do zadawania tych pytań przez to, że daje, że ta komisja jest po to, aby te pytania zadawać. Ja nie kwestionuję wyróżniającej się wiedzy prawniczej pana profesora. Ja chcę poznać jego odpowiedzi na bieżące, ważne, fundamentalne kwestie związane z porządkiem prawnym. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno mi stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. I jeszcze jedno pytanie. Ta komisja jest po to, aby te pytania zadawać. Proszę nie nakładać cenzury posłom. Naprawdę nie jesteśmy zakonnymi, tylko jesteśmy w demokratycznym państwie prawa. I co jak co, ale my pytania mamy prawo zadawać. Może nie paść na nie odpowiedź, ale pytania zadawać mamy. Pani poseł, wniosek formalny miał być. Jaki on jest? Wniosek formalny, proszę przede wszystkim reagować na to, co nie licuje z godnością Sejmu Rzeczpospolitej i z godnością posła, bo pan się inaczej pod tym podpisuje. Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym pan poseł Marek Ast. Ja mam, panie przewodniczący, wniosek formalny, aby pan przewodniczący reagował na sytuację, w której wypowiedzi posłów są w sposób absolutnie niegrzeczny, nieprzystający Wysokiej Izbie. Właśnie. Przed momentem mieliśmy sytuację, w której pani profesor Pawłowicz być może emocjonalnie, ale występowała w sposób absolutnie kulturalny. Pani poseł Kasiu, panie pośle Kropiwiński, kulturalne, na pewno. Prosiłbym pana przewodniczącego. Zwracam uwagę pani poseł Pichowicz. Pani każdemu przerywa wypowiedź. Dokładnie. Proszę o powściągliwość. Dokładnie, panie przewodniczący, na tym polega mój wniosek, ponieważ pani poseł Gasiuk-Pichowicz po raz kolejny pokazuje, w jaki sposób torpeduje się posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani Gasiuk-Pichowicz przed momentem próbowała zakrzyczeć panią poseł profesor Pawłowicz. No i pan Kropiwnicki przed momentem jakby wpisał się w ten sposób procedowania. Także proszę o reagowanie w momencie takim, kiedy posłowie próbują przeszkadzać swoim kolegom z komisji. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz, mimo tego, że miała bardzo długą wypowiedź, nikt nie przeszkadzał i nikt nie przerywał. Dziękuję bardzo. Do pytania zgłosił się jeszcze pan poseł Robert Kropiwnicki i Michał Szczerba. Wcześniej komisja zdecydowała o zamknięciu listy pytających. Proszę bardzo, pan poseł Robert Kropiwnicki. Panie przewodniczący, może by pan profesor mógł odpowiedzieć na pytania dotychczas, które padły, bo rzeczywiście tych pytań jest dużo i to też myślę, że warto dla takiego też uspokojenia, żeby pan profesor kandydujący na funkcję mógł się wypowiedzieć i przejść do następnej rundy pytań. Będzie się wypowiadał. Proszę zadać pytanie. Okay. Czy natury ogólnej powiem tak, proszę państwa, używanie wulgarnych słów nawet w językach obcych na posiedzeniu komisji jest nieprzyzwoite i naprawdę możemy używać... Panie pośle, proszę zadać pytanie. Dobrze, zaraz zadam pytanie, ale panie przewodniczący, padły tutaj słowa wulgarne i myślę, że warto na to reagować również, bo mówienie po łacinie równie dobrze jak w innym języku obcym może kogoś obrażać. No i myślę, że to jest nawet niestosowne w stosunku do gości, w tym również do pana profesora Jędrzejewskiego. I mówienie tego w taki sposób i uważam, że należy protestować. Ale przejdę do pytań. Panie profesorze, jest pan specjalistą od bezprawia, tak naprawdę w prawie karnym i tym się pan zajmował, temu poświęcił pan i doktorat, i rozprawę habilitacyjną i myślę, że rzeczywiście warto też z punktu widzenia bezprawia jako takiego, na którym pan się pewnie lepiej zna, ale zastanowić się, czy, i tu mam do pana pytanie, czy Sejm obecnej kadencji może w jakikolwiek sposób wpływać na uchwały, nie ustawy, Sejmu innej kadencji. Czyli w
wcześniejszej. Czy może na przykład unieważnić uchwałę o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy jest taka sytuacja dopuszczalna z punktu widzenia prawa, która jest panu znana? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Chciałem zapytać o relacje Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W jaki sposób według pana należy stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka, a czy należy dawać prymat rozwiązaniom proponowanym często przez orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, czy należy dążyć do wypracowywania własnych rozwiązań na gruncie Konstytucji? Kolejne pytanie, podobne, dotyczy relacji Konstytucji z prawem europejskim. Na ile według pana Konstytucja powinna ulegać wpływom prawa europejskiego, mówię tutaj o prawie Unii Europejskiej i również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a na ile powinna Konstytucja czy generalnie polski parlament stawać tak w opozycji, można powiedzieć, do tego prawa. Mamy znane pewnie panu koncepcje przyjaznej interpretacji Konstytucji, ale również są dopuszczalne inne poglądy, które funkcjonują i tu chciałbym pana prosić o nie o konkretne sprawy, tylko właśnie na poziomie dużej ogólności. Czy jest pan za zwolennikiem przyjaznej interpretacji Konstytucji w kierunku prawa europejskiego, zarówno prawa Rady Europy, konwencji międzynarodowych, jak i prawa Unii Europejskiej. Jak również jest pan, jak już też usłyszeliśmy tutaj, dyrektorem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Czy zamierza pan, będąc sędzią Trybunału, pracować jako dyrektor Instytutu czy Prawa Karnego? Czy zamierza pan również pracować jako profesor czy nauczyciel akademicki w Ostrołęce, w tej wyższej szkole? Jak również ile etatów dydaktycznych zamierza pan prowadzić, będąc sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Jak również ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze zapytać o otwarte fundusze emerytalne. Było to orzekane przez Trybunał Konstytucyjny. Chciałem pana zapytać, czy podziela pan pogląd ten wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny, czy uważa pan, że jest to kwestia do ewentualnej zmiany, czy rozstrzygnięcie Trybunału zasługuje na akceptację. To, które już było, więc to już było orzekane, więc myślę, że o to można również zapytać. Więc prosiłbym bardzo o odpowiedź i tu mam prośbę do pana przewodniczącego, żebyśmy jednak umożliwili kandydatowi odpowiedź na te pytania. Ale to jest oczywiste. Proszę nie apelować o oczywiste rzeczy. Proszę bardzo, pytanie zadaje pan poseł Michał Szczerba. Panie przewodniczący, panie profesorze, taką dobrą praktyką od lat jest również są działania koalicji organizacji pozarządowych realizujących obywatelski monitoring wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan również jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego otrzymał kwestionariusz kandydata na sędziego oraz zostały zadane panu pytania przez trzy organizacje, przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników i przez Instytut Prawa i Społeczeństwa. Pierwsze pytanie do pana profesora to, czy pan profesor odpowiedział na ten kwestionariusz i podobnie jak wielu pana kolegów, którzy kandydowali do Trybunału Konstytucyjnego, jakby poddał się też tej społecznej procedurze, nieobligatoryjnej oczywiście, żeby było jasne, ale jest to pewna dobra praktyka, ponieważ wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważną rzeczą. Druga sprawa to jest rzeczywiście kwestia odpowiedzi na pytania przez pana profesora. Ja rozumiem, że pan będzie jutro wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nie będzie kwestionował tego wyboru. Natomiast no, na pewno też panu powinno zależeć, żeby nie był pan kandydatem wybranym przez jedno środowisko polityczne i żeby pan mógł realizować tą 9-letnią indywidualną kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no, wyposażony, podobnie jak i wielu pana
kolegów w Trybunale w oparciu o poparcie ponadpartyjne. W związku z powyższym bardzo liczymy na te odpowiedzi i przypomnę dwa pytania, które zadała Koalicja Organizacji Pozarządowych. Po pierwsze, jakie jest pańskie stanowisko w sprawie nieodebrania ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm w październiku 2015 roku? I drugie pytanie, jakie jest pańskie stanowisko w sprawie niepublikowania przez rząd RP wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy listę osób pytających. Bardzo proszę pana profesora o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Znaczy, jestem w niełatwej sytuacji oczywiście, dlatego że zadano mi 140 pytań, jak obliczyłem, może mniej, może więcej. I co się ma państwu odpowiedzieć? Sądzicie państwo, że ja tej problematyki nie znam? Sądzicie, że ja tą problematyką się przynajmniej jak na karnistę nie zajmowałem? Pani poseł, proszę mnie przeszkadzać. Tu nie chodzi o konkrety. Pani zadałaś 10 pytań. Ja mogę panią zaprosić na seminarium na uczelni. I będziemy wtedy dyskutować. Będziemy wysuwać argumenty racjonalne. Będziemy dyskutować o modelu trójpodziału władzy. Będziemy dyskutować o zasadzie suwerenności narodu. Będziemy dyskutować o roli Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to nie jest tak, że Trybunał, ten, który mamy w Polsce w tej chwili, taki Trybunał, z takimi umocowaniami, z takimi kompetencjami, że takie sądy konstytucyjne istnieją we wszystkich państwach, bo są różne koncepcje i poglądy na temat roli Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę tylko, że jeśli chodzi o naukę francuską, tak, to sądownictwo konstytucyjne zawsze było tam traktowane po macoszemu. Tam przede wszystkim zasada suwerenności narodu i rządy parlamentarne. Ja pani mogę przypomnieć, że ten, który dużo pisał o Trybunale, o Sądownictwie Konstytucyjnym, Hans Kelsen, tak? Też nie był zwolennikiem, bym powiedział, rozdętych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Ja na każde to pytanie mogę pani odpowiedzieć, ale w sposób spokojny, rzeczowy, ale nie dzisiaj. To nie ma takiej możliwości. Proszę panią, gdybym ja na szereg tych pytań odpowiedział, pani ogłosiłaby, że ja jestem zwolennikiem PiS-u, że jestem pisowskim kandydatem, że ja będę orzekał tak czy inaczej, a ja pani powiem inaczej. Ja będę różnie orzekał, w zależności od tego, jak zważę różne argumenty prawne za i przeciw. Bo orzecznictwo czy orzekanie w Trybunale ma charakter argumentacyjny. To znaczy zważa się racje za i przeciw. Zasady, normy, wartości. Co ja pani teraz mogę powiedzieć na ten temat? My możemy dyskutować o podziale władzy. To jest skomplikowana materia. Po co chce pani wykazać, że jestem niedobrym pisowcem? Po co? Naprawdę, proszę mi uwierzyć, nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. Na moich seminariach... W moich seminariach uczestniczą studenci, które mają najrozmaitsze, ale najrozmaitsze poglądy. Pani pytała mnie na przykład o problem przerywania ciąży, czy też aborcji generalnie. No jak ja mam się do niego odnieść? Ja pani mogę tylko kilka modeli przedstawić. Bardzo tak, proszę. Ten, który pani bardzo na pewno, proszę. Ten, któremu pani hołduje model. Pani poseł, proszę nie przerywać panu profesorowi. Rozumie pani, na czym to polega? Na tym to polega, że to stanowisko, które jest logiczne w tym sensie, nie uznaje odrębności płodu jako dobra prawnego. Traktuje to jako, nie wiem co powiedzieć, jako część, którą może dysponować wyłącznie matka. To jest taki pogląd, prawda? Wtedy nie ma ochrony prawnej, a Trybunał ma inną przecież linię orzeczniczą. I wtedy, kiedy uznajemy, że płód ma, jest dobrym prawnym, odrębnym od matki, bo jest. Prawdopodobnie, tak? Jest. To wtedy może rodzić się konflikt między różnymi dobrami. I te konflikty, kolizje są rozwiązywane między innymi przez ustawę, która z 1993 roku. Ona wprowadziła
jeszcze była ustawa z 57 roku, prawda, ta, jeżeli się nie mylę, prawda, w 57 roku też aborcja była zakazana, ale był ten wyjątek z względów socjalnych, gdzie kobieta przychodziła i twierdziła, że ma za mały pokój albo za mało pieniędzy i natychmiast oczywiście dokonywano aborcji. Ale teraz jak jest? Czyli ten zakaz przekształcił się faktycznie w wolność przerywania na żądanie kobiety do bodajże tam 12 tygodnia, tak? Tak było. Natomiast jeśli chodzi o obecną ustawę, bo wiem, że będzie projekt, ja nie chcę się wypowiadać w tą czy w tamtą stronę. Absolutnie, nie mam takiego zamiaru. Niemniej jednak będziemy musieli rozważać różne racje i kolizje dóbr między życiem matki, życiem płodu, zdrowiem matki. Rozumiem, pani poseł. I wyważanie tych kolizji polega między innymi na przyjęciu różnych kryteriów. Takim kryterium na przykład, który przyjmuje się przy tak zwanej kontratypizacji, to w prawie karnym nazywana jest, to są przyjęte zasady legalizacji. Na przykład stan wyższej konieczności. To jest klasyczna sytuacja kolizyjna. Że przyjmuje się na przykład miarkę utylitarną, wartość dobra, tak? Które dobro jest ważniejsze w ocenie konstytucyjnej ocenie i wtedy wybiera się dobro ważniejsze, tak? Ale to nie jest oczywiście jedyna miara, bo jest jeszcze godność człowieka. Są różne przypadki, gdzie z ważenia dóbr wynikałoby, że trzeba wybrać taką normę, powiedzieć, to dobro może zniszczyć, to może zachować. To jeszcze jest godność człowieka, tak? Ja się na przykład przypadek zestrzelenia samolotu. Był taki, prawda? W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Po oczywiście wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Niemcy wprowadzili podobną ustawę, to znaczy zmienili, dodali tam paragraf, już nie pamiętam, który, do ustawy o bezpieczeństwie żeglugi powietrznej, możliwość zestrzelenia samolotu pasażerskiego z pasażerami na pokładzie, oczywiście porwanego przez jakichś tam zamachowców. Wprowadzili to. A Trybunał Konstytucyjny uchylił, że to jest niezgodne z konstytucją. Pan profesor ocenia możliwość wprowadzenia takiego kontratypu wyłącznie? Nie udzieliłem pani głosu. Kontratypu. Proszę nie przerywać panu profesorowi. Jakiego kontratypu? Kontratypu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki w odniesieniu do popełnienia przestępstwa spowodowania śmierci dziecka poczętego. Ale proszę, chciałbym zwrócić uwagę, że tu nie jest pora i miejsce na wykłady akademickie. Na to musielibyśmy mieć potężny czas zarezerwowany. Ja pana profesora bardzo proszę o zwięzłe odpowiedzi na pytania, a nie obszerne wykłady, dobrze. Dlatego że na posiedzeniu komisji nie ma czasu na to, by wysłuchiwać na każdy temat obszernych wykładów. Ja chciałbym jeszcze państwu zwrócić uwagę na to, że nie jestem hipokrytą i nie twierdzę, że posiadłem wszelkie mądrości. Jestem kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniam państwa, że żaden z kandydatów, którzy tu byli przed państwem albo w poprzedniej kadencji, nie posiadał wiedzy całkowitej. Niektórzy nawet nie posiadali, przepraszam, no posiadali, oczywiście, bo każdy prawnik jakąś wiedzę posiada. Tak? Wiedzy z prawa konstytucyjnego. Ja mogę powiedzieć, że ja przygotowałem się na tyle, ile mi czas pozwolił. Tak? Chociaż wcześniej się też interesowałem prawem konstytucyjnym. No, o tych kwestiach, o których pani mówiła, możemy sobie spokojnie porozmawiać, ale proszę, naprawdę proszę mnie nie traktować jak przedmiot do realizacji celów własnej polityki, bo ja naprawdę na to nie zasłużyłem. Wniosek formalny w kwestii sprostowania. Nie ma przewidzianej procedury sprostowania. To wniosek formalny. W związku z tym, że wszyscy pytania zostały już postawione, pan profesor odniósł się do postawionych pytań. To wniosek formalny. Czego wniosek formalny miałby dotyczyć? Proszę bardzo. Dobrze. Przede wszystkim, panie profesorze. Ale proszę wniosek. Proszę wniosek formalny, pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Proszę wniosek formalny. Proszę złożyć ten wniosek formalny, pani poseł. Czekam
na odpowiednie warunki. Udzieliłem pani głosu. Dobrze, panie przewodniczący. Przede wszystkim, panie profesorze, proszę nie przypisywać mi złych motywów. Naprawdę, ja jestem tutaj... Ale wniosek formalny, proszę. Dobrze, więc proszę wniosek formalny dotyczący tego, przede wszystkim, żeby padały jednak odpowiedzi na pytanie. Kiedy pan profesor publikuje swoje artykuły prasowe, też ujawnia swoje poglądy na temat konkretnych przepisów pani prawa. Pani poseł, proszę o wniosek formalny, a nie odnoszenie się do wypowiedzi pana posła. Proszę. Pana profesora. Też ujawnia swoje poglądy dotyczące poszczególnych artykułów, które pan komentuje. Czy to oznacza, że też nie będzie pan w przyszłości wyłączał się ze składu orzekającego? Pani poseł nie reaguje na moje apele, w związku z tym tylko zmuszony odebrać pani głos. Na te pytania. To są drodzy pytania państwo, zadawane wobec nie tylko przeze tego, mnie, że pytania zostały postawione, obywateli. Pan profesor udzielił odpowiedzi na stawiane pytania. To nie są tylko przystępujemy pytania. Do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury pana profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego? Uzyskaliśmy odpowiedzi na większość pytań. A to nie są tylko nasze pytania, to są pytania organizacji społecznych. Państwo mówią, że chcą się wsłuchiwać w głos społeczeństwa. Suwerena, to są pytania suwerena. To są pytania suwerena. W takiej atmosferze, którą pani wprowadza, rzeczywiście nie może być właściwego klimatu do zadawania to pytań. To pierwszy zaczął odpowiedzi. Krzyczeć, pani profesor Pawłowicz. Za 16. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma zgłoszeń. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała pana profesora Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego na kandydata Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo serdecznie gratuluję panu profesorowi.